Tak jest, jedziemy po trawę. Jedziemy po trawę dla królików. Jadę w takim nietypowym trochę momencie po trawę, bo staram się nie kosić trawy jak świeci słońce. Zazwyczaj robię to wieczór, ale dzisiaj jest pogoda taka kapryśna i co chwilę popaduje, a kilka godzin nie lało. No i trawa już jest sucha, owiało ją. No to idziemy. Za chwilę może znowu spaść deszcz. No i znowu nie skoszę, a nie koszę mokrej trawy nigdy. No. O, nie wiem, czy tam przejadę teraz. Na, 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 na. Gorczyca gnije, ładnie robi się próchno w ziemi. Przejadę. Buraki rosną pięknie. Ojej. Koniczyna bardzo przerosła chwastem. Bardzo chwast ją przerósł. No, pół na pół powiedzmy nawet. Dlatego trzeba ją jak najszybciej skosić. I co? Pokażę jak ja koszę. A jeszcze trochę na spodzie jest mokro. No. Jeszcze tam jest mokro na dnie. Najwyżej jej nie dam teraz, tylko dam później jak trochę wsiąknie. Dobra, i co? Pokażę jak ja koszę, nie pokażę jak się to robi, tylko po prostu pokażę jak ja to robię. Wbijam sobie najpierw mocno tam, żeby nie wystrykło się podczas pracy. No i co? Zawsze mam wyczyszczoną kosę. Przecieram garstką trawy i zaczynamy od oszczenia. Tu najpierw się powinno zawsze tą piętkę tak zwaną tak zrobić, podoszczyć, ale mi się nigdy nie chce tego robić. Po prostu zaczynam. I wystarczy w zupełności. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Trawa może być. Skosimy sobie najpierw taki przejazd tutaj. Czyli położę taki pokos. Dobra. No.
ładnie idzie, bo to mięciutka trawa. Koniczynka to jest taka trawa, którą się bardzo przyjemnie kosi. Aczkolwiek nie jest to, jak widać, w 100% koniczyna, tylko przerośnięta w dużej mierze jest... Kurczę, pamiętałem, jak ta roślina się nazywa, ale no wyleciało z głowy. Chodzi mi o tą roślinę. O, to też jest roślina, którą lubią króliki, więc nie ma problemu, że jest tu. Ale traktowana jest jako chwast. Drobnokwiatowa, jakieś coś takiego, nie pamiętam. Ile tego mamy? O, jeszcze. Dobra. Kosę zawsze się powinno wbić tak, żeby ją było widać, ale nie robię tego ze względu na to, że... Jak się wbija po prostu ten czubek, to najnormalniej w świecie tępi się od ziemi. Dlatego nie wbijam. Pamiętam, gdzie leży po prostu. No, mamy parę chwili. Zobaczcie. Ale będą jeść. Ale będą jeść. To będzie takie jedzenie, że... A, już zaczyna lać i akurat dobrze, że się wybrałem, bo by mi znowu zalało. Trawa prawie wyschła, nie ma tragedii. Ona jak sobie tak ze 2-3 godzinki teraz poleży, to wsiąknie całą tą wilgoć, którą jeszcze miała na sobie. Także spoko, nie ma tragedii. Nie jest trawa mokra, aż tak bardzo. Dobrze jest to kosić tuż przed deszczem, bo wiadomo, trawa ma szansę, koniczyna odróż szybko, nie? O, gdzie lecisz? Kurde, muszę tą nóżkę zrobić dłuższą, bo to było ucięte, że ze względu na to, że był ciągnięty ten wózek za rowerem i żeby ta nóżka się nie targała po asfalcie, to żeśmy ją przycięli, pamiętam. Dawno, dawno, dawno temu, za górami, za lasami, gdy jeszcze na co niektórych wsiach było tylko parę aut, bo takie czasy pamiętam.
jeszcze się kosa wyczyści. No i jedziemy. Wystarczy. Tym bardziej, że towar nie jest za 100% jakości, bo jest delikatnie mokry, więc nie będę ścinał. Tak ładnie poszło. 1/6 gdzieś, 1/7. No, kosa trochę mokra. I gitara. No i dobra, teraz ta trawka musi sobie poleżeć tutaj kilka godzin, 2-3. Wsiąknie cała wilgoć, która pozostała na niej, bo jeszcze jest delikatnie wilgotna. Także nie owiędnie tak, a tą wilgoć wchłonie. Tutaj zobaczcie, co się dzieje. Akcja słoma ze stajni. Będziemy nam dach wymieniać. Znaczy ze stajni. Kiedyś była stajnia, teraz to nora jest. Też będziemy dach wymieniać i trzeba było posprzątać, a było trochę tej słomy tam. Tu pierwszy zbiór siana w tym roku. Także już taka kopeczka mała jest. No i co? Mam zamiar wyciągnąć betoniarkę, jeszcze coś dzisiaj porobić, ale kurczę, znowu coś przyszło, leje. Szajzę.